Prosimy uprzejmie. Jan Kanty Pawluszkiewicz, oprócz wszystkich swoich innych cudownych zalet, jest też wielkim znawcą kuchni i świetnym kucharzem. W związku z tym, chcąc, my o tym wiemy, ale chcąc, żeby Państwo też się o tym dowiedzieli, sprowadziliśmy tu pewne produkty żywnościowe, z których on będzie miał szansę i szczęście przyrządzić potrawę. To nie będą ryby. To są niedopuszczalne rzeczy. Ale to nie będą ryby, bo proszę Państwa, pan Jan Kanty Pawluszkiewicz przygotowuje metafizyczne karasie, ale pomyśleliśmy sobie, że karasie to będzie rzecz zbyt prosta. Przygotowuje od dwóch lat. Przygotowuje od dwóch lat właśnie. Jeszcze nigdy nie zaprosił. Nie, raz zaprosił, ale wyjechał. Powódź była. Powódź. Postanowiliśmy, żeby rzecz nie była aż tak prosta, ale jest prosta, ponieważ takie składniki, które no każdy ma w domu, zobaczyliśmy, co mamy w spiżarni, to będzie schab, to będzie wędzona słonina, to będą smardze, tam będzie też mielona papryka z kaloczy węgierska, ale to do przegryzania w trakcie posiłku, trochę kawioru, kwaśna śmietana, mąka, no i jeszcze parę innych rzeczy, koperek również, jajka i z tego wszystkiego będzie musiało coś powstać a la Jan Kanty Pawluszkiewicz. Ale nie martw się tak strasznie, będzie ci pomagał mistrz kuchni, pan Jan Baran. On ci pomoże, ale tylko w sensie technicznym, ponieważ wiemy, że tacy mistrzowie jak ty to nie kalają się czymś takim jak prozaiczne krojenie, przecieranie. Ty będziesz tylko mu dyktował, co on ma robić, a on te wszystkie prozaiczne, techniczne rzeczy zrobi. A poza tym nie mów, że to jest niedopuszczalne, ponieważ w naszej Galicyjskiej Akademii Smaku nie ma nikogo tak sławnego jak ty, a sława zobowiązuje. My jesteśmy tylko, teoretykami, a ty masz szansę dzisiaj i okazję wykazać się w praktyce. Z ciebie musi spłynąć natchnienie po prostu na tego pana, który będzie przygotowywał. Maestro, proszę bardzo. Pan Jan Baran. Ty będziesz miał teraz możliwość w czasie utworu artystycznego, który za chwilę tutaj wysłuchasz, będziesz miał czas, żeby zastanowić się, co z tego można przyrządzić. Proszę mi nie podpowiadać, to bardzo jest ważne. Tak. Bądź łaskaw przejść na chwileczkę tutaj i porozmawiać z panem Janem, a w tym czasie uczniowie szkoły muzycznej wykonają dla ciebie utwór. Pani Renata Świerszczyńska! Uczennice i uczniowie. To trochę potrwa, to trochę nie przeszkadzajcie sobie. Czy możemy śpiewać dla ciebie w tej sytuacji? Tak. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Kogoś widzieć żądam, tęskniąc sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Przed tobą szła wylewać żale, idąc bez celu, nie pilnując drogi, sama nie pojmuję, jak te zajdę progi. Chodzą sobie, zadaję pytanie, co mnie tu wiodło, przyjaźń czy kochanie. Gdy z oczu
że nieraz czuję mimo chęci, że on jest nieraz wszystko mej pamięci. Znowu sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Spokojność, do piekiel byś wstąpił. Białej nie ma w sercu moim, bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem. I znowu sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Czy to jest kochanie? Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie? Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie? Czy to jest kochanie? Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie? Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie? I mój bratanek tutaj występuje. I mój bratanek tu występuje, co jest kompletnym zaskoczeniem, Michał. Prawda? Co Michał! Proszę bardzo. Dobrze, pokaż się proszę. Proszę, to jest Michał. Proszę. Tak. Już to jest Janek. Proszę. Może to się wydawać dziwne, ale gdybym ja swoją pracę ukończył, nie byłoby nas tu w ogóle, nikogo. Tu pracowałem w teatrze i Krzysiek dał nam zadanie z Murzynem, pamiętasz? Żeby zlikwidować te dwa słupy. No i tam są takie odkrywki. Myśmy wzięli ten maszynę firmy Bosch. No i zaczęliśmy to kuć, no ale przed inspektor, architekt mówi, rany boskie, przecież cztery piętra by tu runęły na to wszystko. No i na szczęście tej pracy nie ukończyłem. Wyjechałem do Ameryki. Zrobił jakiś grosz. Teatr się pięknie rozwinął, my też. Dziękuję. I ty mi dziękuj, że tych słupów, ile razy tu jestem, nie skończyłem tej roboty. Na szczęście. Dziękuję bardzo. No i brata Jana pozdrawiam. Cieszę się, że wszyscy tak zaszczycili ten jego wielki dzień. Krzyśkowi dziękuję. Rodzina wielkich architektów. Dwóch słupów nie potrafią usunąć.